Mówię,
Dzień dobry Państwu. Próba mikrofonu zza muzyczki Piotra Madeja. Próba mikrofonu numer... To jest jeden. Chyba. Aha, mówię do mikrofonu numer 2, tak? No, tak jak mówiłem na początku. Jestem już na wizji. No to w takim razie jestem na wizji, ale mnie nie widać. Cześć Mariusz. Co tu się dzieje? Zapraszamy Mariusza Fronta na wizję. Jesteśmy w MOSie, żyjemy, nadajemy na żywo z pop-up studia. Festiwal Intermedia Exe rozpakowujemy dzisiaj powoli w trybie laboratoryjnym, w trybie warsztatowym. Intermedia Exe. Intermedia Exe to prezentacja Wydziału Intermediów w ramach Open Eyes Art Festival, współorganizowany przez Akademię Sztuk Pięknych. Założyliśmy, że nasz cykl wydarzeń będzie miał formułę takiego festiwalu w festiwalu, dlatego skupiliśmy się na ostatnim tygodniu wszelkich wydarzeń. Za nami już jest parę wystaw, spotkań, było tego do tej pory naprawdę bardzo dużo. My jako Wydział prezentowaliśmy się już na dwóch wystawach w Krikotece oraz w Domu Utopii Łaźninowej. Co teraz? Teraz chcielibyśmy zaprezentować w takiej szkatułkowej, bardzo syntetycznej może formie wszelkiego rodzaju zjawiska, które dzieją się u nas na Wydziale i które dotykają intermediów. Czyli będziemy działać na styku tego, co intermedialne, technologiczne, performatywne. I chcieliśmy zaprezentować taką formę aktywności, która łączy wiele doświadczeń, działań artystycznych, działań naukowych, działań technologicznych, które możemy nazwać intermedialnymi. Codziennie będziemy zaczynali nasz stream i nasze wydarzenia o godzinie 12 tutaj z MOS-u, który nieustannie nas gości już od wielu miesięcy. Zapraszamy do odwiedzania nas, bo to również jest możliwe. Oczywiście w tych warunkach pandemicznych musimy stosować ograniczenia, ale jest to możliwe, żeby tutaj przyjść. Najwygodniej jest obserwować nas właśnie za pomocą streamingów, które są udostępniane na YouTubie. Adresy do poszczególnych streamów można znaleźć na naszej stronie wydziałowej intermedia.asp.krakow.pl w zakładce wydarzenia. Tam jest wydarzenie Intermedia Exe. Jest opublikowany cały program oraz linki do poszczególnych wydarzeń, gdzie osadzone są właśnie streamingi. Jak również w wydarzeniu na naszym wydziałowym Facebooku Intermedia Kraków, gdzie również wszelkiego rodzaju linki i informacje o wydarzeniach w każdy dzień są dostępne. My będziemy przypominać na naszym profilu i na stronie na bieżąco, co dzieje się w poszczególnych dniach. Dzisiaj zaczynamy w poniedziałek, 15 listopada, od takiego ogólnego otwarcia. To jest to, co dzieje się właśnie teraz w tym studio. Rozpoczął się 24-godzinny performance Dominika Setlaka, naszego studenta ze studiów magisterskich. Będzie można go oglądać przez całą dobę do godziny 12 do jutra. Przed MOS-em, mniej więcej na skrzyżowaniu ulicy Rajskiej i Szujskiego,
można zobaczyć pracę jak na dole, tak i na górze studentki również studiów magisterskich Estery Gałuszki. Polecamy bardzo. Praca zainstalowana jest w charakterystycznym zielonym wanie z przyczepionym czarnym namiotem do tyłu. Trudno nie zauważyć. I tam jest dostępna również autorka, z którą można porozmawiać o tej pracy. Na godzinę 14 zapraszamy i przed monitory i tutaj na wykład wprowadzający profesora Grzegorza Bilińskiego, który jest kierownikiem pracowni archisfery naszego wydziału. Przez cały ten tydzień on, nasi pracownicy z tej pracowni oraz studenci będą zaangażowani w działania warsztatowe. Dzisiaj odbędzie się taki wykład wprowadzający. Profesor powie, o co chodzi w tych warsztatach, które będą dotykały tkanki miejskiej i działań w przestrzeni publicznej. Następnie studenci będą realizowali swoje projekty, które zobaczymy pod koniec wszystkich wydarzeń w piątek. Zostaną zaprezentowane również tutaj w MOSie. To o godzinie 14. Na godzinę 16 przewidujemy plener cybernetyczny. Są to warsztaty hybrydowej produkcji i stream artu. Ponieważ mamy tutaj rozłożone nasze studio streamowe, które działa cały czas i prowadzimy przygotowania non-stop nad kolejnymi działaniami w kolejne dni, można przyjść i dowiedzieć się, na czym polega praca w takim studio, jakie warunki techniczne to studio musi spełnić, żebyśmy mogli przeprowadzać tego rodzaju akcje. Na bieżąco będzie można porozmawiać z obecnymi tutaj dydaktykami wydziału, ze studentami, więc są to takie bardzo akcje odbywające się na żywo, na bieżąco. Przed studiem będzie można również zobaczyć pracę Michała Mękarskiego, naszego studenta studiów magisterskich, który ją właśnie instaluje, więc można zobaczyć autora i przy pracy już teraz i potem oglądnąć tą instalację, jak również taką próbę zrekonstruowania dyplomowej instalacji Niny Szukały, instalacji interaktywnej. To na dzisiaj są wszystkie działania. Proszę nas obserwować i czytać w wydarzeniach na stronie Wydziału, jak również na Facebooku Intermedia Kraków i zapraszam do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach w ramach Intermedia EXE. Tyle. Zaczęliśmy Intermedia EXE. Mogę dalej opowiadać. Myślę, że wiesz, nie można przeładować informacji, tylko powoli dawkować, bo jest taki natłok tego rodzaju. Telewizji Intermedia za wspaniałe, wyczerpujące wystąpienie. Ja mówię, mnie widać, ale mnie nie słychać, bo pewnie mikrofon jest wyłączony, już teraz mnie słychać. Bardzo dziękujemy panu prezesowi Telewizji i Radia Intermedia za wystąpienie i wyczerpującą informację na temat dzisiejszego programu. Za chwilę film, dokumentacja działania dyplomowego Niny Szukały, której fizycznie z nami nie ma, ale są jej wspaniałe bakterie, szczepy, które uprawiają muzykę. Chciałem powiedzieć, że zaczynamy tym, czym kończyliśmy parę miesięcy temu dzień otwarty. Praca Niny Szukały była niezrealizowanym ogniwem tamtej prezentacji. Dzisiaj można przyjść i grać razem z bakteriami w dotykający instalacji interaktywnej. A teraz pokażemy wam dokumentację tej ekscytującej pracy.
Weszliśmy. A teraz niespodzianka. Niespodzianką powinien być pajączek w tle. Czy mamy pajączka w tle? Bu. Jak nie, to węża na nodze. Jak nie, to mamy przynajmniej węża na nodze. Bo nie tylko ludzie są bohaterkami współczesnej rzeczywistości. Także bakterie. Mchy i porosty. Mchy, maszyny, samochody. Samochody są bardzo ważnym aspektem dzisiejszej postindustrialnej kultury. Zwłaszcza stare samochody, zepsute samochody. Dlatego gościmy w studiu przedstawicielkę kolektywu, mojego ukochanego kolektywu krakowskiego. Kurczę. Bałuckiego 15. Prawdziwa garażowa sztuka. Jak się pani nazywa? Bo jestem po COVID-zie i nie pamiętam. Maja Pasternak. Bardzo mi miło gościć panią. W odsłonie eleganckiej z wężem. Dobra, to zróbmy teraz krótkie cięcie i pokażmy filmik. Ja zaraz pokażę Dominik, to znaczy Benek tobie, który. Włączaj. Jasne. Możemy. Can't stand rockin' when I'm in here, cause your crystal ball ain't so crystal clear. So while you sit back and wonder why I got this fucking thorn in my side, oh my god. It's a mirage, I'm tellin' y'all, it's sabotage. Wchodzimy, tak? Wjeżdżamy. Wjeżdżamy. Wjeżdżamy samochodem. Czym jest... Open. Backseat art. Backseat art, objazdowa sztuka. Zbieramy pracę do pojazdu, który był odpowiedzią na to, że galerie nie działają i trzeba gdzieś zaprezentować pracę. Skoro galerie są zamknięte, a pojazd może jeździć, to tam możemy powsadzać jakby prace, których w sumie główną cechą jest ich parkowalność, w cudzysłowie, w pojeździe. Taki na zasadzie cyrku objazdowego, to taki pojazd, do którego można sobie zajrzeć, usiąść, pooglądać pracę. Odbyła się już pierwsza edycja, tak? Tak, odbyła się pierwsza edycja, nawet w sumie dwa razy już wjechaliśmy. Nawet już dwa razy się odbyła pierwsza edycja, tak. I nigdy się do końca nie odbyła. Tak. Bo to jest fuck up art.
fuck up za fuck upem. Na pierwszą naszą odsłonę Backseat Art wjechaliśmy pod Krikotekę, ale wystawa tam została ocenzurowana, więc w sumie pojazd tam wjechał za zgodą Krikoteki, natomiast na wystawę, która się no nie odbyła. My wjechaliśmy w środek w sumie takiego protestu, gdzie ludzie zebrali się, no wyrażając swoją niezgodę na to, że została ocenzurowana wystawa w sumie chyba głównie albo tylko przez kartoniki Krzysztofa Powierzy. Nie wiem, czy były inne powody? No, tych innych powodów było kilka, ale nie będziemy już wynikać w historię cenzury w sztuce polskiej. Tam wjechaliśmy po raz pierwszy, to się udało. Drugi raz wjechaliśmy w intruzję składu solnego, bo w sumie nie mieliśmy też gdzie wjechać i przyjął nas miesiąc fotografii na finisaż całego festiwalu. Też nie obyło się bez kilku fuck upów. No i dzisiaj mamy kolejny fuck up, bo w sumie dzisiaj nie wjechaliśmy, bo też nie mamy gdzie właśnie stanąć. Naszym marzeniem było wjechać do MOS-u samochodem. Tak, tutaj. Na przykład, ale możemy sobie tylko wyobrazić teraz ten pojazd. Nie wjechaliśmy, więc wjedziemy tak naprawdę tam, gdzie wszystko się w sumie zaczęło, czyli do siedziby głównej kolektywu bałckiego na Bałckiego 15. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Proszę się nie krępować. Nie, proszę wejść. Jesteśmy na żywo w telewizji, zapraszamy. Zapraszamy, naprawdę zapraszamy. Chyba nie. Dziękujemy. Tak. Cały dzień, całą noc. Dominik gra, jak ci idzie. Przerwali nam na zaproszeniu w piątek, więc zapraszamy w piątek na Bałeckiego 15 na wernisaż od 18 do, myślę, 22. Czemu tak krótko? Tak bezpiecznie mówię, ja będę wyganiać. Aha. Bo potem jest fajna impreza. Bo ja bym przyszedł do 22, a gdzie indziej jest ta fajna impreza? Tak. Aha. No dobra. No ale w Leninie, przecież Lenina bojkotujemy. Lenin nas tak potraktował, że nikomu nie wolno. Jak ktoś pójdzie do Lenina, to nie ma te zaliczenia. To jest wernisaż, ale wylatuje z intermediów. Będziemy mieć super DJ-ów, DJ Psych, DJ Nathan. Opowiedz jeszcze proszę o pracach, które będzie można zobaczyć w samochodzie czy wokół samochodu. Prace będą. Jest to nowy nabór, nowa kolekcja. Tak, bo też pierwsza może edycja, jak dla mnie, jeżeli chodzi o osobę, która stara się w miarę mieć wgląd w to, co się dzieje ciekawego w sztuce lokalnie i ponadlokalnie, była bardzo ciekawą selekcją i bardzo też ciekawą wystawienniczo propozycją. To było gęste, bogate, intensywne. Te prace ze sobą gadały. Ten samochód rzeczywiście był mocno stuningowany, skuirowany, powiedziałbym. Zakładam, że ta druga edycja też będzie fajnym wydarzeniem. No, przede wszystkim to, co się też różni między pierwszą a drugą, to w pierwszej edycji sami jakby zwracaliśmy się do artystów z prośbą o albo podarowanie nam na czas wystawy gotowej pracy, albo niektórzy specjalnie robili pracę, jak na przykład cała maska została wyrzeźbiona przez Olenenko z rzeźby tutaj z ASP. Więc tak, tutaj bardziej pisaliśmy, odzywaliśmy się do ludzi, których znamy, nie znamy. Próbowaliśmy te prace jakby sobie w taki sposób dobrać, a teraz mieliśmy open calla i w sumie bardzo ciekawe też zgłoszenia. Też różne pod względem tak jakby rodzaju prac, bo i w pierwszej, i w drugiej edycji i są to i grafiki, i obrazy, i rzeczy pluszowe, rzeźby. I teraz może też bardziej postawiliśmy na więcej multimediów, czyli będzie też film. Co tam jeszcze mamy? Mamy fajne szaliki queerowe, to ci się spodobają. Przez Alex Demianiuk, to jest chyba też jedna z mocniejszych teraz prac. Nazywa się Ja, Gej, On i Ja. I jak sobie to tak przeczytasz bardziej płynnie, Jagiellonia, to jest Jagiellonia,
gdzie no, główną taką kminką jest zrobienie takiego szaliku na wzór klubu sportowego Jagiellonia, ale z użytym tym śledzikowaniem, że ta Jagiellonia jest z tym jod, Jagiellonia. I no, nie chcę za dużo zdradzać, więc jakby tylko tak hasłowo mówię, czego można się spodziewać. Natomiast też włożymy te pracki trochę w inny pojazd niż za pierwszym razem, bo pierwszy pojazd był jeżdżący, sprawny. Była to Skoda Fabia, naszego super kierowcy Michała. Natomiast teraz użyjemy, no, cała przestrzeń na Bałuckiego jest terenem po warsztacie samochodowym i tam stoi taki jeden grat, który nie jeździ. I tak w sumie zbierając te wszystkie fuck-upy, no, naszym fuck-upem jest tutaj taki w sumie bunt, że nasz samochód nie wyjedzie i zostajemy sobie w warsztacie z tym rozklekotanym wozie i tam będzie można wejść, zobaczyć, oglądnąć też za całą przestrzeń jakby naszego kolektywu. Co dalej? To nie wiem. Mogę teraz świecić oczami. W piątek o 18, Bałuckiego 15. Jestem w żywej telewizji. Rom Dziadkiewicz uciekł. Poza tym, co ja tu mogę jeszcze? Szukamy zgubionego pliku, który miał być intro do Backseat Art, a będzie... Będzie outro. No, outro właśnie, Backseat Art. Tiwik też fajny będzie. O, śledźcie event, który puścimy zaraz po tym, jak wyjdę z tego studia. Dzięki. Zapisane w historii. Jak ktoś będzie pisał doktoraty na temat stream artu, to się polecamy. Jeden wielki sabotaż. Właśnie. Backseat Art i kolektów Bałuckiego. Zawsze na propsie. Pizio. Dominik Setlak, żywy element scenograficzny, gra swoją grę pod tytułem Życie. Cieszymy się z twojej obecności. Dzięki bardzo. Filmik. Dziękujemy bardzo. Puścimy sobie teraz filmik i zobaczymy, co będzie dalej. Za chwilę dalszy ciąg programu, który już bardziej w konwencji laboratoryjnej. Czekamy na wykład i opowiemy o tym, co na bieżąco się dzieje w studiu. Dzięki.
Raz, dwa, mówię. Bo moja propozycja byłaby teraz taka, ale nie, wydaje mi się, że nie musisz w ogóle tutaj przychodzić, chyba że chcesz. Jesteś przy swoim stanowisku, oczywiście. Weź mikrofon. Jest z nami też Patrycja Maksylewicz. Pani doktor zbiera dane. Ma swoje stanowisko laboratoryjne. W tym stanowisku laboratoryjnym przez kolejne dni będzie zbierać dane. O, mamy taki piękny holenderski kadr. Poprosimy Bernarda Śmiałkę, który jest naszym niezastąpionym realizatorem, o to, żeby ten piękny kadr nam teraz ujawnił publicznie. W kadrze Patrycja opowie o swoim projekcie. Tak, serdecznie zapraszam do udziału w takim doświadczeniu rysunkowo-oddechowym o nazwie Dech. Jest to projekt, który realizuję też w ramach badań nad doktoratem realizowanym na Wydziale Internetów, ale również też w ramach stypendium Miasta Krakowa. Więc serdecznie tutaj zapraszam do studia. Można podejść i doświadczyć takich charakterze takim uważnościowym, medytacyjnym procesu rysowania z zamkniętymi oczami. I ja w tym procesie sobie zbieram, nagrywam dane o oddechu uczestnika i później sobie w takim generatywny sposób przetwarzamy te informacje na znaki, na takie, jak widać tutaj w tle w komputerze, sobie generatywne, graficzne ślady. Więc ruszamy od dzisiaj. Myślę, że do środy, ewentualnie jeszcze w zależności od ilości chętnych osób, czwartek, piątek możemy się jakoś umówić. Prosiłabym ewentualnie o jakiegoś krótkiego też maila, bo część osób zapisuje się na konkretne godziny, więc ja może gdzieś tutaj przy streamie w jakimś komentarzu zostawię jeszcze do mnie adres kontaktowy. No i bardzo mi będzie miło, jak ktoś się pojawi, takie doświadczalne wejście w kontakt ze swoim oddechem i będziemy generować z tego tutaj ślady, graficzne rzeczy. Także serdecznie dziękuję i zapraszam. Nie wiem, czy ten eksperyment się uda. Czekamy na profesora Bilińskiego, który o 14 będzie wykładał. Wcześniej będzie się do tego wykładu przygotowywał. A my sobie tutaj podłączamy to wszystko, czego nie zdążyliśmy podłączyć wcześniej. A Dominik gra.
Dobry wieczór. Fajna pufa. Rzuć liczbę. Padałam niespodzianka. W studiu gościmy poetkę. Tak. Jestem poetką, wierszy nie kładam, ale swój podpis, twój zeszycik wkładam. Taki wierszyk powstał w celu. Co możemy zrobić z ciałem swoim ktoś? Lepiej powiem, co zrobię z twoim. Sięgnę do istoty bytu, utożsamię, ułudzę, utworzę. Oj, pozory oczyszczę rzeczywiście. To jeden z wierszy. Teraz zobaczymy, jak Rom interpretuje też zapis. Możesz sobie jakiś wybrać. Ja dzisiaj w nocy napisałem wiersz też. Jaki? Pamiętasz? Tak, mogę powiedzieć. Powiedz. Czekam na sen, skurwysyn nie przychodzi. Tak bywa ze snem. O, wyszedł jakiś łatwy, bo ma tak, linijki od góry do dołu, tak jak mnie w szkole uczyli czytać. Nie jesteś efektem racjonalnych przemyśleń. Ale kiedy cię poznałem, zewsząd oniemiałem. Stanęły mi dęby. Masz zapach. Jestem po covidzie i w ogóle nie czuję zapachu. Także to jest coś strasznego. To jest ważne, zapachy są ważne. Masz zapach bezcenny. Dotyk, który czuję, po prostu cię lubię. Chcę też przepierdolić, lecz ciągle się wstydzę, gdy ciebie widzę, mała, dawaj. To są erotyki takiego poety Siubuk Poeny. To jest poeta pijany. Scenografia idzie jarać. O. Otrzepałem kurz z obrazka, wyniuchałem płyn z kuter opatrzeniowy, wchodzi do mojej głodówki, są sycące. Prąd cię kopnął. Front cię kopnie? Prąd cię kopnął. Aha. Słyszysz, co chcesz? Wybiorę ci jakiś, bo są lepsze i gorsze. Jak to? Zróbmy też taki eksperyment, że my będziemy czytać wiersze, a na ekranie będzie korytarz z OFU. Albo jakiś filmik, który tam gdzieś mamy. Żeby nie tak było, że my jesteśmy widoczni, dobra? Banek, zrobisz tak? Takie czary-mary. Że na ekranie jest korytarz, a my czytamy z OFU. Takie, wiesz, żeby nie było nas na ekranie, tylko żeby były na przykład drugą kamerą, tą dzięki, kamerą Benek. Na przykład też to jest na przykład ruchoma, żeby ktoś nią manewrował. To mam czytać, tak? Tak, taki subtelny. Pewnie byś wolał nie. Posiądę kiedyś kogoś innego, ale nie wracajmy do przejmij pro z wadzenie o tumani. Nie, że myślisz nikt. Bardzo mi się podoba, jak to czytasz. Nie jest to łatwe zadanie, myślę. Fajnie mi się to czytało, no. O, a to przeczytaj. Prohibicja. O kurczę. Znasz je na pamięć? Nie, tu jest po prostu ta butelka. O, tu są przekleństwa, to może... Dzień dobry. Dobry. O, pan Grzegorz Biliński się tam też pojawił. O, witam pana profesora. Z pana z przodu nie znam. Dzień dobry. Pan z przodu i pan z tyłu. No i zniknął mi wierszyk. O. Porobiłem się pęd. Silimy się na wagę, równości nie ma.
uklęknij, mała. Ja też. To tak zrobię lub nie. Tylko ci nie powiem. Do, myśl i sz. Ukaj, zguby. Nie mów do mnie, luby. Krzycz zbyt głośno, szepcz zbyt cicho. Chodź, już pora, ś. Czy poetka jest przedstawicielką zwrotu genderowego w poezji polskiej? Mam wrażenie, że taka jest gender fluid, albo przede wszystkim jakby podmiot liryczny jest męski. Tak, bo jak tu powiedziałam, że autorem wierszy jest Siubuk Poeny. Tutaj jest jego zdjęcie. A ja tylko reprezentuję go, bo on zwykle jest zbyt pijany, by się pojawić osobiście. Bo on jest takim pijanym romantykiem. On pije ten płyn do dezynfekcji. Tak, on pije dużo płynu do dezynfekcji i no zwykle nie przez złamane serce bądź złamany żołądek nie jest w stanie się pojawić osobiście. A jako jego wieloletnia znajoma przynoszę jego wiersze, czytam, udostępniam, pomagam mu, bo jestem szczerą fanką jego poezji. Podobno piekarz na Titaniku przeżył dzięki temu, że był pijany. Wytrzymał w tej zimnej wodzie tak długo, aż go uratowali. No to pomimo, ciekawe. Że w ramach może czasem klasowych relacji na to nie zasługiwał. Może czasem to pomaga w takim razie być znieczulonym. Czasem pewnie tak. Ten czy ta? Tu masz fajnie, jak chcesz. Dobra. Przetworzę cię analogowo. Pierdol niesz częściej. Błona twoja śmiałość czuła. Spięcie napuchnięty był i się zmyłem. No i cześć. Chuj zło, wiesz, czy? Cześć, chcecie przeczytać jakiś wiersz? Chcę przeczytać wiersz. To wyzwanie. O. Słuchajcie, nie, ale przede wszystkim to chodźcie, bo potrzebujemy kogoś naprawdę do manipulowania kamerą. Do manipulowania kamerą potrzebujemy kogoś. Potrzebujemy jakiegoś manipulanta. Chcecie wiersz przeczytać? Ja na razie przestanę czytać wiersze, ale poetkę prosimy o dalsze czytanie wierszy. My w tym czasie mamy muzyczkę w tle tego czytania wierszy, bo super by było, żeby czytać. Tak właśnie, tak nie? O, fajnie, fajnie. To jest fajne. Chce mi się. Ten mikrofon można na razie wyciszyć. Chodź tu, no wiesz. Odejmij wymowę i cofnij odmowę. No weź. Popier się, się popieszczę, u szczytu potrzeb. Dawno nie doszedłem do niczego. Nie szczy towarz mnie, zwałem ją próchwa, lony pochwa. Sam zbezczeszczę, ani co, ani do, wzdychasz na pięć oczekiwań. Dawno nie czytałam tych wierszy. Poprawność. Mam już tego dość. Poniedziałecht. Ad trzy. Mn i e. U sługi. Dziewczyny, pomóżcie przeczytać wiersz. Bija, zegar tyka, ogar wciąż, kurwa zaraz jebnę. Dosłownie i w przenośni. O, może pierwszy wiersz z cyklu. Erotyki, erotyczna, harda wytyczna, ryk srogi, p odłogi, niech się na sycą. Wywiercone dziury w po chylona głowa i zrobiła się z niej nie mowa. Nadstaw drugi po liczek, łyczek. Czy kłamię? Pieprznę ją. Nigdy czegoś takiego nie czułem, powiedziałem. Co to znaczy w ogóle?
a w głowie miałem twoją nagość i swobodę. Nigdy tak głęboko, nigdy tak dobitnie, nigdy spontanicznie, nigdy tak nieśmiale, nigdy tak nie, o nie, miałem już to wszystko, więc co ja tym powiedzieć chciałem? Możesz, ale chyba jest włączony. Tu, może w tym. Przekazuję pozdrowienia mamie. Mama, jestem w telewizji. Tak. Ale dużo tutaj. No to teraz mogę się wyżyć. Ekshibicjonizm. Czytam wam wiersze. Będziemy tańczyć? Lubię cię za bardzo, a ty mnie za mało. Chodźmy to zepsuć, spierdolić doszczętnie. No nie wydaje mi się. To jest plus czy już minus? Pogrążony w marzeniach o twoich skinieniach. Skłonności do mnie się nie bój. Weź się zgub w moim kroczu lub. Jaki mamy plan? Też nic nie wiem. Pana Grzegorza Bilińskiego. Tak. Ja bym chciał serdecznie pozdrowić moich rodziców, a zwłaszcza mamę i tatę. Że nie, ale moglibyśmy być. Wtedy by nas nie było już tutaj. Słucham? Nie ma telewizji? Przepraszam, pytanie techniczne, co teraz leci? Był. Był włączony, ale nie wiem, czy jest. Na pewno Dominik jest. Benek, a co teraz leci? O. Tak? Dobrze. Bo się trochę zagubiliśmy. Czyli można czytać dalej. Dziw się nie mam. Koisz mój zmysł. Wolę, by wy tryskają moją energią. Nici za mną przędą. Daj się namówić. Poprowadzę cię do zguby. Obiecuję. Zasuwam rozporek. Zjadam twój ogonek. Rozpruty druga. Zastyganie. Dasz mi trochę tego? Wiesz o tym. Choć trochę. Ponarze kaszl. Napierdalam. Zaniosę. Blisko. Koń. Całuj. Eksta. Za i uwił. Kat arktyczna. Ma twa postawa. Postawiasz mi i się też. To jak się czuję, gdy ciebie obliznuję. Ogłupiałem i nigdy tak nie miałem. Naśladuję ekspresję, czy wewnątrz mam deep rysy resję. Tak. Tutaj kolega daje mi picie, mała przerwa techniczna. Już nie. Dobre, słodziutkie. Chodź się połączyć. Kiepski pomysł. Narcia, słowo na R.
o czym pisał on, że ją szybciej sobie wziął. Chcesz wiersz przeczytać? Tak, wybierz sobie jakiś. Dobra. Co możemy zrobić z ciałem swoim ktoś? Lepiej powiem, co zrobię z twoim. Sięgnę do istoty bytu i tobie do odbytu. Pozory oczy szczeł. Rzeczywiście. Bardzo podoba mi się ta interpretacja. O to w nich chodzi. Tak, sięgały do istoty bytu. O, to jest, widzę, do jakiegoś roman. Ty nie. Czy tak? Interakcja z tobą chodzi mi po głowie. Nam chyba nie. Trochę w kółko. Wyduszę cię pod uszkiem, a spuszczę nad cyniczny. Czy mogę wejść? I raczej nie wychodzić mi wiele. Kocha, kto wie, czy przyj, ja cię ocielę. Nic, tylko wszy. Chcesz jakiś przeczytać wierszyk? Typ je i nie wie, to ego. Chcę ją, bo myśl tak wezmę na wznak. Kiblowanie w gęstym paraliż, singiel ucisz czy łóżko. Zofia? Czy mogę wejść i raczej nie wychodzić mi wiele? Kocha, N, kto wie, czy przyja cię ociele? Nic, tylko wszy. Koledzy z prawej i koleżanki, chcecie przeczytać jakiś wiersz? Tak, wybierz. Zróbmy to. Nie. Odpowiednio. Chcę nie słuchać tak. Na pewno. Na pełnej. Pytanie o byt. Odłóżmy na pojutro, dziś poniedziałek, a zaraz będzie. Wtorki są wczesne, a mnie tak bez... Nie? Ciało podobne do... O, trzepałem, wyniuchałem,
kurz z obrazka. Płyn, skuter, chodzi. Opa, trzeniowy, do mojej głodówki. Są sycące. Prąd cię kopnął. Może zobaczymy tu? Prąd ci kopnie. Są... jebanana. Zbało musić. Zagrajmy dal i nam ekologiczny plan na jutro. Chcecie uwieść subtelnie. Ukoić. Czekasz po w trakcie, nie? Ho, teraz ja powechcą cię. Wypadek, bo wypadłem z ciebie i nawet nie wiem, czy jeszcze stanę się na stawie. Tak wyjebanie bawi prawie mania ruszanie się. Kwadratowy wierszyk. Ten był. Tego chyba nie było. Posklejamy. Za głęboko brnie wieczny śpiew ptaszka. To klatka. Moduł statyczny. Stąd pójdź, weź. Za mało były gorące. Wolę inne niż roztrzepane. Otwór kołem, to moje, podniosę cię wysoko, przypierdolę sze mrane pieśni o wschodzie. Moment decyzji, moment decyzji, moment decyzji. Zgodź się jeszcze, nieźle cię wypyta tam. Manifestacja, manifestacja, manifestacja. Pyta, czy tu już po stronie rozsądku rozsiądźmy się obiada. Super interpretacja tego. To czwo, o nie, panie. Nieszczy to ważnie. Zwałem ją prókwa. Pochwalony. Sam zbezczeszczę. Ani co, ani do, wzdychasz na pięć oczekiwań. A chyba ja to tak czytałam. Tak. Tego nie wiem, czy był. O, pierdol, nikt. Za ścianą, wyj. Dzień kolejny, jutro przeżyjemy, wryj. Za, gubię się, nie pytam już jej. Gwałcę wszystko i wszystkich. Parę słów wyjąć aśnienia, odjąć styczność u ciebie, skamieniałe kolana. Nie zostałem dawno, tęsknię za twoim dotykiem i tym zakończę erotykiem. Tęsknię za twoim dotykiem i tym zakończę erotykiem. Dopisek, być może powrócę. Gdy znowu w głowie ci zadzwoń części, wrócę skreślone, przecież wpadnę. I to chyba naturalnie padło na 41 erotyk, który miał być ostatni. Więc może teraz poświrujemy. Albo minuta ciszy przed wejściem Grzegorza. O, albo reklama. Albo pozdrówmy Benka. Dajmy mu iść na przerwę. Zajęty, skupiony.
czytać wam jakiś erotyk? Tak. Ależ proszę bardzo. Proszę sobie wybrać. Edycja specjalna. Niezły. To co, już? Jeszcze nie. Poezję możesz czytać. Teraz mieliśmy specjalną edycję czytania poezji przez pana Grzegorza. Wiem. To co, mam już czytać? No. Napieram. Dal. Zaniosłem skokon tulca. Eks. Ta za. I fuje. Tak. Kac. Arktyczny. Matwa postawa, postawiasz mi i się też napieram, dal zaniosę bliskość koni, catuj ekstaza i wiwka artyczna. Matwa postawa, postawiasz mi i się też napierda. Dziękuję za edycję specjalną. Kończymy odczytywanie erotyków. Siubuk poeny śpi pijany. Pozdrawiam. Pam. Dobra, Tomek, jak zaczął się twój poniedziałek, powiedz to. Jak czujesz w tym świetnym dniu? Poniedziałek zaczął się jak zwykły poniedziałek, nic nie wyróżniało go na tle pozostałych poniedziałków. Jedyne co było niespodziewane, to. O czym my wszyscy wiemy, to drugi rocznik wiedzą o tym niespodziewanym wydarzeniu, które dzisiaj się wydarzyło. Ale tu mamy inne goście, Zofię Kalębę. Tak, gościmy inne goście, Zofię Kalębę. I spytamy, co Zofia sądzi o wykupinach Intermedia. Dlaczego się ta impreza się nie odbywa? Takie bardzo prowokujące pytania. Tak, uważam, że impreza nie powinna się odbyć tam, gdzie chcieliśmy ją zorganizować ze względu na przemocową osobę, która się tam znajdowała. A ja jestem osobą, która uważa, że wszystkie plotki trzeba brać na poważnie niestety, ponieważ no, są takie realia, że zawsze jest niebezpieczna sytuacja, ale jakby ryzyko może być większe, jeżeli po prostu wcześniej o takim ryzyku słyszeliśmy. No i w sumie tyle miałam do powiedzenia, że tak. No i mam nadzieję, że wkupiny odbędą się w innym terminie. I w dobrym bardzo miejscu. No, muszę się. Ja bym chciał bardzo pozdrowić Michaela Scotta, który zapewnia nam bardzo tutaj kochane zbliżenia. Co prawda w tym momencie nie są one dostępne, już może teraz tak. Ale chciałem serdecznie podziękować za te detale, które są tutaj ujmowane i za to świadomość tego, co tutaj tworzymy, bo to nie jest coś małostkowego, to jest coś większego. Dziękuję. Dobra, i idziemy dalej po naszym studiu i widzimy tu właśnie Anię ze szklanych oczu. Anię, jakie masz najbliższe plany twórcze? Opowiedz o nich naszym widzom. Zamierzam grać i śpiewać. Ale tu jesteśmy chyba poza zielonym ekranem. To jest strefa... Tak? Wow. Czy ktoś jej używa?
prezent. Marceli, chcesz być głosem, który nie wiadomo skąd dochodzi? Marcel odmówił i psuje cały stream. Magda, musisz uratować ten stream. Niestety nie potrafię. Olsza, będziesz bohaterem? Raz, dwa, mic check, one, two. Drodzy Państwo, na pewno zastanawiacie się, czemu Was tutaj wszystkich zebrałem. Sprawa jest prosta. No, będziemy dziś po prostu dyskutować o mieście. Profesor Biliński będzie prowadził wykład, którego no, ja osobiście nie mogę się doczekać. Jestem bardzo zniecierpliwiony i mam nadzieję, że zarówno słuchacze obecni tutaj, jak i przed ekranami komputerów będą się dobrze bawić. Dzięki, Olże. Jak zwykle uratowałeś sytuację. Teraz mam opowiedzieć pogodę i pogoda ma być zimna cały dzień, ale my będziemy spacerować po mieście, co ogrzeje nasze oziębłe ciała i oziębłe umysły. Będzie super. Pomocy. Wiadomości dnia. Dzisiaj zdało się... Szana Bagateli. Jak wyglądał? Dokładnie mieszka, a nie mieszka tam przy Grabowskiego? Tam, gdzie Ferdek mieszkał? A to ja się... No, odchodzi od Grabowskiego taka przyczynica mała ślepa. No, to on tam mieszka. Bo ja też, że widziałam Roberta Makowicza, kiedy wracałam do domu tramwajem przy Placu Inwalidów, wszedł w stronę Teatru Bagatela. Nigdy nie widziałam Roberta Makowicza. Wygląda jak zwierzątko. Mały wombat. Wombat. Więc zdradziliśmy miejsce zamieszkania Roberta Makowicza. Więc jeśli ktoś ogląda tego streama, to może powiadomić Roberta Makowicza, żeby wytoczył pozew. A tymczasem oddaję głos do studia. Chyba to nie leci. Zaśpiewaj. Da-ra-da-da-da. Schowamy teraz mikrofon w szczelinie. Ktoś do mnie dzwoni na telefon. Paweł? Oddaję głos do Pawła. Dziękuję, dostałem mikrofon. U mnie na wsi cały czas wiszą te moje bolesne zęby, co powiesiłem rok temu. Ostatnio byłem sprawdzać. Niosą. Mam sąsiada, który ma kury i niosą. Nie wiem. Spoko. Trochę zimno, ale daję radę. Mili. My nie mamy, ale są krowy na łące, bo mamy łąkę blisko i tam też z dziewczyną chodzimy i mam i te krowy pilnuje kot, którego nazywamy zającem, bo na początku myśleliśmy, że to zając i go za każdym razem przychodzimy odwiedzać i on do nas tam powie. No, z ostatniej chwili. Nie, jeszcze nie. A powinienem? Okej. Kamila, dotknęłaś kiedyś wymienia krowy? Nie miałam takiej przyjemności. Nie, jednak chyba nie. Jednak nie.
Marek jest w kontakcie. Tak współczesny świat wygląda, że dużo jest pokus. Wszędzie się chce pójść, bo człowiek jest naturą chciwą. No, ale... Czyli mówisz, że naturą człowieka jest chciwość i że chciałoby się wszędzie pójść, ale co to oznacza? Jakie ma to znaczenie dla conditio humana? Czym jest conditio human? Conditio ludzko. To jest właśnie rozproszenie. To daje nam właściwość rozproszenia i mamy mózg strasznie rozproszony w różnych miejscach i tak naprawdę nic nie potrafimy dobrze robić. Jak weźmiemy się za wszystko. Więc proponuję wziąć się porządnie za blendera i nie opuszczać tego tematu. Czyli mówisz, że 3D i tylko 3D nas ocali, że to jest jedyne lekarstwo na naszą chciwość. To jest zderzyć się z tą ścianą, polec i próbować dalej. To jest taki mit syzyfowski, bym powiedział wręcz. Zderzyć się z absurdem, zderzyć się z niemocą i jednak iść w to dalej. Na tym polega magia natury człowieka. No, jak powiedziałem, że nas ratuje lub 3D, lub Biblia. To już zależy od naszej własnej decyzji. No. No. Tak jest. I trochę tak nie jest. Bo... Nie wiem. Ale się domyślam. Przekazuję głos do studia. Halo, halo, Olu. Aleksandro? Proszę się pokazać do kamery. Dziękujemy bardzo za tą interakcję i przekazujemy głos dalej. Zofio? Przekaż głos dalej. Dostałem mikrofon. Tutaj obok mnie prowadzona jest konwersacja podpogiwów w telefonie. Magdalena zastanawia się, czy je ma, ale nie wie, jak to sprawdzić. Co widzę przed sobą? Nasz koncert? A jak się nazywa? Ale to ja nie wiem, kiedy jest. W piątek albo w środę. Zapraszamy na koncert w piątek albo w środę, albo jutro. Do widzenia, do miłego zobaczenia. Konka miska czy miasto? Raz. Pamiętajcie, że koniec jest tylko nowym początkiem. Drogi ludzie, skorzystam z okazji i powiem, proszę się nie szczepić, to jest wielka ściema.
skorzystam z okazji, sprzedam Opla, używany. A jak się szczepić, to tylko 3 razy, bo tak na raz to szkoda. Jak coś, to szukacie na stopkiem, odlaję się łoskiem, nie wiem. Tak, tutaj robimy podcast Tomek i Kiryl i będziemy o to badać różne przygody, które spotykają dwóch bardzo spontanicznych ludzi, którzy poszukują w jakimś tym całym bezsensie, jakimś tym całym absurdzie.